W województwie wielkopolskim znajduje się stara, maleńka wieś z bardzo ciekawą historią. Znajduje się ona na lewym brzegu Warty, na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego w powiecie średzkim. Ongiś uchodziła za najpiękniejszą miejscowość tzw. Szwajcarii Żerkowskiej. Można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat wybór na pierwszy film na naszym kanale padł właśnie na nią? A czy wiecie może, że właśnie z tej wsi wywodzi się człowiek, który wychowywał dzieci z samego króla Polski? Albo że znajdowało się tam uzdrowisko? Te i inne ciekawostki pokażemy wam właśnie teraz. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1241 roku. Wspomina o niej Simon de Dębna et Chrzan, Szymon z Dębna i Chrzana. Dzieje miejscowości związane są ze znakomitym i wpływowym wielkopolskim rodem Dolibów. Przedstawiciele tego rodu używali przydomka kot. A propos tego znakomitego nazwiska, z Dębna nad Wartą właśnie pochodzi sam Wincenty Kot. Zanim został on wybrany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, był nauczycielem i wychowawcą królewskich synów, Władysława i Kazimierza. Wincenty Kot zwrócił na siebie uwagę Władysława Jagieły, gdy gościł u niego na Litwie. Gospodarny, wykształcony, bardzo pobożny, spodobał się także żonie leciwego władcy Zofii, która zaproponowała, aby zajął się edukacją i manierami młodych królewiczów. Kot propozycję przyjął i niedługo potem przeniósł się na Wawel, gdzie małżonka królewska wraz z dziećmi mieszkała. Relacje między nauczycielem i wychowankami musiały układać się dobrze, bo królewicze wychowawcę dobrze wspominali, ale i on też o nich nie zapominał. Wincenty Kot był mężem stanu wielkiego formatu. Umiejętnie godził obowiązki księcia kościoła z działalnością polityczną i dyplomatyczną. W 1447 roku koronował swojego młodszego wychowanka, Kazimierza Jagiellończyka, sprowadzając na tę okazję z Gniezna najpiękniejsze ornaty. Rok później pojawił się problem pierwszeństwa. Biskup krakowski Oleśnicki otrzymał długo oczekiwany kapelusz kardynalski i rościł sobie mu prawo do pierwszeństwa przed prymasem. Spór rozstrzygnął 3 lata później zjazd w Piotrkowie, przyznając pierwszeństwo prymasowi. Postanowiono również, że obaj hierarchowie będą brali udział w obradach Rady Królewskiej na zmianę, tak by się po prostu nie widywać. Była to wielka porażka Oleśnickiego. Prymas Kot sprawował urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego przez 12 lat. Zmarł w Uniejowie 14 sierpnia 1448 roku, a 19 sierpnia został pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. Miał około 53 lata. W pamięci współczesnych zapisał się jako człowiek niezwykle roztropny, energiczny i pobożny, cieszący się powszechnym szacunkiem i zaufaniem. Nie myślmy jednak, że dla swojego Dębna nic nie zrobił, bowiem w 1447 roku ufundował piękny kościół w stylu gotyckim, który stoi po dziś dzień i pełni funkcję kościoła parafialnego jako kościół Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Gotycki kościół jest świątynią orientowaną, murowaną z cegły, w układzie polskim jednonawowym, z niewydzielonym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium. Dwuspadowy dach pokryty jest dachówką. W południowo-zachodnim narożniku fasady wznosi się wieżyczka ze schodami, nadbudowana w 1900 roku. Do prezbiterium od północy przylega sakrystia. Do nawy od południa neogotycka kruchta. Ściany zewnętrzne opięte są trójskokowymi szkarpami. Wnętrze kościoła nakryte jest stropem. W zakrystii znajduje się sklepienie kolebkowe. Wokół wejścia z prezbiterium do zakrystii osadzony jest XVI-wieczny, zamknięty pukoliście, portal z uskokami. Wyposażenie wnętrza stanowią m.in. neogotycki ołtarz główny i 17-wieczne ołtarze boczne. Ponadto zdobi je kamienna tablica fundacyjna z herbem Doliwa, insygniami biskupimi i łacińską inskrypcją fundacyjną wymieniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego Kota i datą budowy kościoła na 1447 roku.
Kościół otoczony jest cmentarzem przykościelnym, czynnym do drugiej połowy XIX wieku, z zachowanymi nagrobkami. W jego południowo-wschodniej części usytuowana jest klasycystyczna dzwonnica murowana z cegły i otynkowana, zwieńczona frontonem z przedstawieniem siedzącego anioła śmierci z kosą oraz schodkowym szczytem attykowym. W jej przyziemiu usytuowana jest brama, ponad którą otwiera się zamknięty łukiem prześwit. Na terenie cmentarza przykościelnego rosną pomnikowe lipy o obwodzie przekraczającym 3 metry. Przy drodze prowadzącej do kościoła na murowanym cokole usytuowana jest kamienna rzeźba świętego Jana Nepomucena pochodząca z pierwszej ćwierci XIX wieku. Wracając do naszego rodu, ostatnią dziedziczką do Liwów była Zofia, która w 1484 roku wyszła za Ambrożego Popowskiego. Po Popowskich wieś należała do Roszkowskich i Radonieckich, by w pierwszej połowie XIX wieku znalazł się w rękach Mycielskich, dzięki którym Dębno znów stało się sławne. Hrabia Stanisław Mycielski, urodzony w 1801 roku, odziedziczył Dębno w roku 1821. Był jednym z najbogatszych właścicieli w okolicy. W 1829 roku zbudował klasycystyczną dzwonnicę, która została wyremontowana w roku 2002. Jako ciekawostkę warto dodać, że Dębno w 1831 roku odwiedził sam Adam Mickiewicz przy okazji pobytu w pobliskim Śmiałowie. A w czasie powstania listopadowego Mycielski pomagał w przerzucie broni do polskich oddziałów powstańczych. Po okresie staropolskim Dębno jeszcze raz przeżyło swój moment świetności w XIX wieku, kiedy to w 1847 roku Stanisław Mycielski założył tu zakład wodolecznictwa. Wody z otaczających Dębno wzgórz płynęły do uzdrowiska za pomocą drewnianych rur. Mycielscy poczynili znaczne inwestycje. Pobudowano nowe budynki, pawilony, nawet salę widowiskową, w której wystawiano przedstawienia teatralne. Przebywały tu znakomite persony, takie jak poeta Ludwik Konradowicz, skrzypek Apolinary Kącki, jego brat Antoni oraz artyści teatrów Krakowa i Berlina. Często wystawiano utwory o charakterze patriotycznym i dochody z nich przeznaczane były na cele dobroczynne. Wśród entuzjastów dębińskiego teatru byli nie tylko Polacy, ale również Niemcy i Żydzi. Na dalsze występy teatru nie uzyskiwano jednak zezwolenia władz pruskich, choć wskazywano urzędnikom, że w uzdrowisku konieczne jest prowadzenie działalności kulturalnej, zwłaszcza przedstawień teatralnych, co wchodziło oczywiście w zakres działalności leczniczej. Jednak aktywność tego typu została ostatecznie zakazana. Przyjęło się, że ile razy do Poznania zawitał jakiś artysta i zadowolił publiczność poznańską kilkoma koncertami, przenosił się wkrótce do Dębna, dokąd tłumnie zjeżdżała cała okolica. Nad całokształtem działalności zakładu leczniczego czuwał lekarz i społecznik Teodor Matecki. Był wielkim entuzjastą hydroterapii, których stosowanie uczył się pod kierunkiem samego Wincentego Preńca. Lata świetlności zakładu to właśnie czas pod jego zarządem. W 1852 roku zrezygnował z funkcji zarządzającego wobec nadmiaru innych obowiązków. Dobra passa trwała jednak tylko kilkanaście lat. Od początku lat 60. XIX wieku uzdrowisko zaczęło podupadać. W 1862 roku Dębno kupiła od Mycielskich żydowsko-niemiecka rodzina Kochnów. Kochnowie zburzyli dawne zabudowania, zbudowali nowy pałac nad starorzeczem Warty, nawet neoklasycystyczne mauzoleum rodzinne. Niespotykaną ciekawostką są tutaj pozostałości windy prowadzące do podziemi. Jeśli się dobrze przyjrzeć, na ścianach można zobaczyć również resztki dawnych zdobień. W głębi parku znajduje się pałac, który został zbudowany w końcu XIX wieku, zapewne dla rodziny Kochnów. Budynek posiada czterofilarowy ganek wspierający taras. Na uwagę zasługuje również urządzone wewnątrz całego obiektu patio. Ciekawostką jest fakt, iż zastosowano w nim ówcześnie centralne ogrzewanie. W czasie wojny ostatni właściciel z rodziny Kochnów, która tymczasem zmieniła nazwisko na Karst, ponieważ Kochn prawdopodobnie brzmiało zbyt żydowsko, został zmuszony do sprzedaży majątku gestapo. Po wojnie, od końca lat 60. pałac i majątek stopniowo popadały w ruinę. Aktualnie park jest bardzo zarośnięty, pałac oraz mauzoleum nie zostały odnowione i pozostają w takim stanie po dziś dzień. W Dębnie łatwo dostrzec mnogość obiektów kultu religijnego,
takich jak kapliczki, krzyże czy rzeźby, co może świadczyć o głęboko zakorzenionych tradycjach chrześcijańskich w tej miejscowości. Na jej terenie znajduje się funkcjonujący do dziś stary cmentarz założony w 1852 roku podczas epidemii cholery. Przechadzając się po nim, dostrzeżemy skromny stary grób, który przypomina niebywałą tragedię, która wydarzyła się 27 maja 1903 roku. Był piękny słoneczny dzień, dzień pierwszej komunii świętej dla dzieci parafii Najświętszej Marii Panny w Dębnie. Prom był nie za duży i żeby było uroczyściej, wsiadło do niego najpierw 8 dziewcząt mającym w tym dniu swoją uroczystość. Prom obsługiwał 70-letni Walenty Cichoń wraz z 12-letnim pomocnikiem Janem Skrzypczakiem. Na środku rzeki, wskutek do dziś niewyjaśnionych przyczyn, prom przewrócił się. Do rzeki wpadły wszystkie dziewczynki wraz z obsługą promu. Wszystkich porwał nurt rzeki. Cała wieś rzuciła się na ratunek. Na nic jednak zdały się wysiłki nawykłych przecież do obcowania z rzeką okolicznych mieszkańców. Pomimo gorączkowej akcji ratunkowej, dziewczynek ani też obsługi promu nie udało się uratować. Wyłowione zwłoki jeszcze w tym samym dniu złożono do trumien i poświęcono. Pogrzeby młodych ofiar odbyły się w dniach od 30 maja do 7 czerwca. Po dziś dzień około 500 metrów w dół rzeki od istniejącej przeprawy promowej znajdują się pozostałości domu, w którym mieszkał przewoźnik. Wysokości doszło do tych wydarzeń. Na zdjęciach widzimy, że aż do dzisiaj brzegi w tym rejonie są bardzo strome, co z pewnością utrudniało akcję ratunkową. Warto dodać, że wszystkie ofiary pochodziły z tak zwanej orzechowskiej części Warty, czyli z miejscowości Orzechowo, Piączkowo oraz Wygoda. Po tragedii parafianie z Piączkowa i Orzechowa zaczęli domagać się budowy kościoła po swojej stronie rzeki. Ostatecznie w 1929 roku obie miejscowości odłączyły się od parafii Dębno i przyłączając Trzewo otworzyły własną parafię. W celu upamiętnienia ofiar kilkanaście lat temu odsłonięto przy kościele w Dębnie tablicę z nazwiskami ofiar. Z kolei w 2013 roku, w 110. rocznicę tragedii, z inicjatywy zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Orzechowie powstała tablica po orzechowskiej stronie Warty. W Dębnie znajduje się również dom dla bezdomnych mężczyzn. Jest on placówką całodobową. Mieszkańcy domu objęci są indywidualnym programem w zakresie wychodzenia z bezdomności, w ramach których prowadzone są działania w zakresie aktywacji społecznej i zawodowej oraz reintegracji społecznej. Na dzień dzisiejszy chlubą regionu jest nowoczesna przeprawa promowa, która łączy miejscowość Dębno oraz Orzechowo. Biegnie tamtędy droga powiatowa, dzięki czemu mieszkańcy chcący dostać się do pobliskich zakładów pracy nie muszą nadrabiać kilometrów jadąc przez Nowe Miasto nad Wartą. Przeprawa służy również turystom, dla których sam fakt podróży promem jest nie lada atrakcją. Zazwyczaj chwalą oni ten region za ciszę, spokój i piękną naturę. Dodajmy, że przy Dębnie znajduje się rezerwat przyrody utworzony w 1974 roku. W tym miejscu zakończymy naszą opowieść o jakże pięknej, urokliwej i niepozornej miejscowości, jaką jest Dębno.